piątek po południu w puławskim hotelu Prima koalicja Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, KOD-u, Komitetu Obywatelskiego Ziemi Puławskiej oraz Projektujemy Nasze Puławy przedstawiła wspólnego kandydata na prezydenta Puław. Mariusz Cytryński, bo o nim mowa, będzie konkurował z Pawłem Majem, Bożeną Krygier i urzędującym prezydentem Januszem Groblem, który w mediach oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Mariusz Cytryński to 51-latek związany z Puławami przedsiębiorca, a od bez mała 10 lat prezes spółdzielni mieszkaniowej Powiśle, zarządzającej zasobami na osiedlu Kołątaja. Mieszkańcy osiedla Kołątaja określają go jako dynamicznego menedżera z bardzo dobrym kontaktem z ludźmi. Mariusz Cytryński w 1993 roku w trakcie studiów na Politechnice Lubelskiej założył znaną na rynku lokalnym firmę Alux. Od lutego 2009 jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej Powiśle. W czasie pracy w tej spółdzielni ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na warszawskiej uczelni Wistula.